Kraków, Instytut Onkologii z poważnymi problemami Kraków, pielęgniarki zakażone. Szpital wstrzymuje przyjęcia. Instytut Onkologii w Krakowie wstrzymał od poniedziałku 28 września przyjęcia do Kliniki Chirurgii Onkologicznej oraz wydzielonej z niej niedawno Kliniki Urologii Onkologicznej. Powodem decyzji dyrekcji jest potwierdzenie koronawirusa u dwóch pielęgniarek Kliniki Chirurgii Onkologicznej. Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Instytutu, przyjmowanie pacjentów zostało wstrzymane do odwołania. Na ten czas unieruchomiony został także również blok operacyjny i gabinet chirurgiczny. Pacjenci hospitalizowani w obu klinikach, w sumie 22 osoby, pozostają w nich na kwarantannie i, jak podał Instytut, mają zapewnioną opiekę pielęgniarsko-lekarską. Wszyscy zostali w poniedziałek poddani testom na obecność wirusa SARS-CoV-2, wyniki ich badań będą znane we wtorek. Sukcesywnie badani są również wszyscy pracownicy medyczni, w tym lekarze, pielęgniarki oraz salowe, którzy mieli bezpośredni kontakt z zakażonymi pielęgniarkami. Pozostałe kliniki, to znaczy Klinika Radioterapii, do której poniedziałku wznowiono przyjęcia pacjentów, Klinika Onkologii Klinicznej i Klinika Ginekologii, wszystkie zakłady oraz przychodnia przykliniczna Narodowego Instytutu Onkologii w Krakowie pracują normalnie. Zgodnie z planem wykonywane są też badania diagnostyczne.